Lekcja piąta, moi kochani. To już lekcja piąta. No już trochę umiemy. No to teraz wykorzystajmy to, co umiemy. Przypominam nasze ćwiczenie akordami molowymi. I zaczynam. Przypomnienie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, e-mol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, a-mol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i d-mol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i kończymy na a-molu. Druga, trzecia, czwarta. Na dzisiejszej lekcji, na dzisiejszych zajęciach moje koty szaleją, pewno słyszycie je tam w tle. Jakby coś zaczęło się nam tu ruszać, to ewidentnie któryś kot trafił. O, właśnie tam koty. Którąś kamerę. Poznamy akord G-dur. Troszeczkę inaczej go gram, ale później wyjaśnię dlaczego. I akord C-dur też troszeczkę inaczej. Ponieważ będzie on nam potrzebny do takiego finałowego utworu. Taka forma zagrania tych akordów. No to, moi drodzy, zacznijmy od tego akordu G. Jak go zagrać? Układamy nasze paluchy. Pierwszy palec na drugim polu. Druga struna od góry. Drugi palec. Trzecie pole. Pierwsza struna od góry. To był mój kot. I trzecie pole. Piąta i szósta struna od góry. Przypominam, trzecie pole. Palec. Trzeci i czwarty. I uderzamy w struny. Bardzo lubię ten akord. Jeszcze raz przypominam. Pierwszy palec na drugim polu, na strunie drugiej od góry. Drugi palec na trzecim polu, na strunie pierwszej od góry. I uwaga! Trzeci i czwarty palec, trzeci to jest trzecie pole, struna piąta i czwarty to jest trzecie pole, struna szósta. I gramy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Dodałem tutaj akord D-dur, ponieważ jeśli będziemy ćwiczyć, to musimy sobie łączyć z różnymi akordami. I w tej chwili drugi akord, który dzisiaj poznamy, to jest akord C-dur. C-dur. Moi drodzy, też w taki troszeczkę rozbudowany, bo tak jak powiedziałem, bardzo nam to będzie potrzebne do utworu finałowego, który Was będę chciał nauczyć. I tutaj w tym akordzie na polu pierwszym, na strunie piątej od góry układamy nasz palec pierwszy. Następnie na drugim polu, na strunie trzeciej od góry układamy palec drugi. I na trzecim polu, na strunie pierwszej i drugiej od góry układamy palec czwarty i piąty. I uwaga, zagramy C-dur. Tu przypominam, zwróćcie uwagę na moją rękę.
aby zaokrąglać paluchy. Widzicie? Zaokrąglamy paluchy. Tak samo w akordzie A-dur. Zaokrąglamy. Tak samo w akordzie E-dur. Palce są zaokrąglone. Szczególnie to chodzi o te dwa akordy, żeby one nam później ładnie brzmiały. I moi drodzy, spróbujemy teraz zagrać tak. Akord G-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Akord C-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I G-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Dobra. A uwaga! Będziemy ćwiczyć sobie teraz w przerwie do następnej lekcji taką kolejność akordów. Akord G-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Teraz będzie D-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I A-mol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I G-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Gdy wyćwiczymy ten wariant, będziemy ćwiczyć wariant drugi. Akord G-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Akord D-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Akord A-mol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I akord C-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I zakończymy akordem G-dur. Ga, trzecia, czwarta. Jeszcze raz, pierwszy wariant. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. D-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. A-mol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. G-dur. Druga, trzecia, czwarta. I wariant drugi. Pierwsza, G-dur. Druga, trzecia, czwarta. D-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. A-mol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I C-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I kończymy na G. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Dziękuję. To wszystko na dziś. Miłego ćwiczenia Wam życzę.